spojrzałam na tytuły dzisiejszych gazet, w większości na pierwszych stronach. I tak, mamy Gazeta Wyborcza, Polska winna tortur, Rzeczpospolita, Polska skazana za terrorystów, Polska The Times na czwartej stronie, wprawdzie, ale w Polsce były tajne więzienia, CIA orzekł Trybunał. I otóż żaden z tych tytułów moim zdaniem nie jest prawdziwy. Ale pokazuje on dosyć dobrze, pokazują te tytuły dosyć dobrze, jak będzie się myślało i co pozostanie w pamięci, jakie przekonanie pozostanie w pamięci po wyroku Strasburskiego Trybunału w sprawie tych tak zwanych tajnych więzień CIA w Polsce. Pozostanie opinia, że Polska torturowała. Pozostanie, tak jak pisze Gazeta Wyborcza, że Polska jest winna tortur. Polska skazana za terrorystów. No, że w każdym bądź razie też my więziliśmy tutaj terrorystów i zupełnie zniknie odpowiedzialność wykonawców, czyli Stanów Zjednoczonych. Ale tak to już jest, że w komentarzach można pisać co innego, ale pozostanie to główne przesłanie. Uważam, że to jest przesłanie wyjątkowo dla Polski niesprawiedliwe. I naprawdę nie wiem, dlaczego Polska ma być jedynym winnym w tej całej sprawie, a tak na to wychodzi. I przyznam również, że niepokoi mnie, zwłaszcza wczoraj mnie niepokoił taki ton wielkiej radości w wielu wypowiedziach tych, którzy walczyli o prawdę, o tak zwanych polskich więzieniach CIA, to będzie tak jak polskie obozy zagłady.